Jaki temat dzisiaj? Odwlekania. O czym? Odwlekania. Idealny dla mnie. Jak pokonać odwlekanie? A, myślałem, że nie, że odwlekanie to nie. Jak pokonać to... Cześć, witajcie w drugim odcinku dotyczącym prokrastynacji, czyli pokonywania odwlekania. W poprzednim mówiliśmy, jakie są przyczyny, konkretnie jakich jest 15 przyczyn, które powodują, że odwlekamy wykonanie ważnych dla nas zadań. A dzisiaj powiem Wam o 5 strategiach, które możecie wdrożyć od zaraz, aby zacząć działać. Zaczynamy. Przypominam, że sponsorem tego odcinka jest Akademia RTCK oraz kursy, które nagraliśmy dla Was, m.in. kurs produktywności, osiągania celów, rozwoju własnego biznesu i pokonywania prokrastynacji. Pierwsza strategia, która może pomóc nam w pokonaniu odwlekania, to podzielenie większego zadania na mniejsze kawałki. Wydaje się to oczywiste. Jeżeli mamy coś dużego przed sobą, to może nas to przytłaczać. Dlatego, jeżeli podzielisz to główne zadanie, ten cel czy też projekt na mniejsze podprojekty, na różne etapy, to wtedy wyda się to wszystko klarowniejsze, bo wiesz, co konkretnie masz zrobić, ale też łatwiej zacząć wykonać tą jedną rzecz. Bo zamiast robić coś przez 5 godzin non-stop, to możesz zrobić coś przez pierwsze 30 minut jako pierwszy etap wykonania danego zadania. Dlatego pierwsza strategia to zrobienie takich mniejszych punktów do wykonania. Rozpisz, zrób sobie konkretne podpunkty do jednego dużego projektu. Druga strategia, trochę podobna. Zyskaj klarowność, co konkretnie masz wykonać. Jasność jest dla naszego umysłu wszystkim, aby zacząć działać. Jeżeli nie wiemy, co mamy zrobić, lub jest to dla nas za mgłą, no to trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Dlatego jeżeli sobie stawiasz cele, na przykład jest nowy rok, stawiasz sobie cele, chcę schudnąć, zrzucić parę kilogramów, to zamiast takiego celu chcesz schudnąć, ukonkretnij go. Co to konkretnie oznacza? Ten zbyt abstrakcyjny cel, jak chcę schudnąć, może utrudniać nam rozpoczęcie zadania. Po pierwsze, wyznacz sobie te dwa czynniki, na których się skupiasz, czyli trening, aktywność fizyczna i dieta, no bo te dwa czynniki wpływają na to, że możemy zrzucić kilka kilogramów. I zaplanuj sobie dokładnie, konkretnie, kiedy ćwiczysz, ile czasu na to poświęcasz i co jesz, kiedy przygotowujesz posiłki i tak dalej. Jeżeli rozbijesz ten duży cel abstrakcyjny, jak chcę schudnąć, na konkretne czynności, które możesz śledzić, 0-1 zrobiłem lub nie zrobiłem, to wtedy będziesz miał klarowność, co masz zrobić i zaczniesz działać. Trzecia strategia to ustal deadline'y, czyli daty, do których ma być coś wykonane. Jeżeli nie mamy deadline'u, to lubimy odwlekać coś w nieskończoność. Jeżeli chodzi o nasze marzenia, to nikt nam tych deadline'ów nie narzuci. Co innego, jeżeli mamy z góry narzucone deadline'y do oddania projektu, napisania pracy magisterskiej. Wtedy jakoś zaczynamy działać, co prawda tydzień wcześniej lub dzień wcześniej, ale zostaje to wykonane z różnym skutkiem. W każdym razie działamy. Jeżeli mamy swoje marzenia, tutaj jest coś zupełnie innego. Nikt z góry nie narzuca nam, kiedy mamy je wykonać. Dlatego sami musimy na siebie narzucić deadline'y, daty, do których poszczególne etapy czy cele osiągniemy. Daty powodują, że stajemy się uważni, zmotywowani, czujemy pewne napięcie, ale o to chodzi, aby ruszyć z miejsca. No dobrze, ale załóżmy, że wiemy, co mamy robić, mamy ustalone deadline'y, rozbity projekt na konkretne czynności, ale dalej nie chce nam się zacząć działać. Wtedy zacznij od jednego mikrokroku. Czyli zamiast stawiać sobie, ok, wiem, że mam biegać i dzisiaj sobie postanowiłem, że będę biegać 60 minut, to postaw sobie, że będziesz biegał tylko jedną minutę. Albo jeszcze lepiej, że przygotujesz po prostu buty do biegania. Co to powoduje? Że pierwsze tarcie początkowe, które również jest obecne w fizyce, że najwięcej potrzebujemy energii na start, to tutaj niwelujemy to tarcie. Zaczynamy działać, bo mamy coś już ułatwioną drogę. Tak jak start rakiety najwięcej zużywa paliwa na samym starcie, przy samym starcie, tak samo nam najtrudniej jest się rozpędzić. Kiedy już się rozpędzimy, będziemy mieć tak zwane momentum, jak mówią Amerykanie, to będzie nam łatwiej kontynuować działanie. Dlatego zastanów się, jaką najmniejszą czynność możesz wykonać, aby zacząć dane zadanie. W przypadku biegania jest to przygotowanie butów do biegania. W przypadku ćwiczeń jeszcze jakichś fizycznych może być to jedna pompka. Zacznij od jednej pompki. Kiedy jesteś już na ziemi, leżysz, robisz te pompki, to łatwiej będzie ci wykonywać drugą i trzecią. Jest to łatwiejsze do wykonania, dlatego że mamy mniejszy opór przed rozpoczęciem. I piąta strategia. Unikaj list zadań. Wiele osób
lubi zapisywać rzeczy do zrobienia na tak zwanych to-do listach, które mają tendencję do rozszerzania się i stajemy się przez to przytłoczeni ogromem spraw, które mamy wykonać. Zamiast tego zapisuj rzeczy do zrobienia w kalendarzu na konkretną datę, ale i konkretną godzinę. Co zostaje zaplanowane, zostaje zrobione, ale musi być to konkretna data i konkretny czas. Dobrą wskazówką jest stosowanie kalendarzy analogowych, czyli tych papierowych, aby nie mieć tendencji do przesuwania jednego zadania cały czas na kolejne dni, co ułatwia na przykład Google Kalendar. Podsumowując, przestań odwlekać i zacznij działać, bo jak mówiła australijska pielęgniarka, która badała osoby, które już odchodziły z tego świata, czego najbardziej żałują w życiu? No, żałowały tego, że nie żyły ich życiem własnym, tym, jakie miały marzenia, tylko słuchały opinii innych. Dlatego jeżeli sami nie wyznaczymy sobie naszych marzeń, nie zaznaczymy, do kiedy chcemy ich wykonać, to nikt za nas tego nie zrobi. Zapraszam do pogłębienia strategii na pokonywanie prokrastynacji w kursie, który jest w naszej akademii RTCK. Link do tego kursu znajdziecie pod tym filmem i zapraszam do kolejnego odcinka, który znajdzie się na tym kanale, dlatego rozważcie subskrypcję. Cześć! A prokrastynacji również na naszym vlogu RTCK, w którym ja wziąłem udział. No, potrzebuję jeszcze 4,5 minuty. Czy to na żywo? Mhm. Tak? Dzień na żywo, tylko na nagrywanie. Się nagrywa.